Siema, witam ponownie, Wikarusie. Dzisiaj sobie zrobimy kolejną misję. Zobaczcie, co tu mieliśmy, czyli pickaxe, nożyk, lepsze ubranko i 50 currency, więc z tego raczej już nic nie wykraftuję na razie. Co my tu mamy za misję? Z tego, co widzę, to mamy tu same łatwe misje. O, tu będzie później chyba jakiś nowy biom. I tam jest hard. Także ją sobie zostawimy na koniec. Póki co zrobimy sobie chyba tutaj, Bio Research. No, czyli tutaj będziemy musieli zebrać sobie trzy rzeczy i powrócić. Misja Easy, 150 walutki, także lecimy. Dobrze, lądujemy, otwieramy machinę. Mapa się ładuje, także lekkie przycinki. No i dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. A rzeczy musimy zdobyć tutaj w tym kółku? W sumie niedaleko. A nie, bo to jest jedna miejscowa i później kolejne się odblokują. No dobra. To co, ale tutaj chyba nic, wydaje mi się, że nie będzie mnie atakować. Także let's go. No i dobra, to jest chyba pierwsza miejscówka. Wchodzimy, pyk. No i git, mamy. Dobra, czyli teraz druga miejscówka. Będzie gdzie? Aż tutaj, kurde, ale kawał trzeba iść. I obstawiam, że trzecia miejscówka będzie gdzieś na dole, bo oni lubią w tej gierce tak rozciągać bardzo te questy, żeby było dużo biegania. No a tak naprawdę trzeba tylko tam podejść, kliknąć i to tyle, nie? Ale ja i tak sobie zrobię chyba chatkę, bo chcę zobaczyć, jak się wydobywa tą żywicę z drzew, która jest potrzebna do zrobienia broni, co nam się przyda później, w późniejszych misjach. Dobra, jeżeli chodzi o żywicę, to już ogarnąłem, trzeba zrobić mortar and pestle. I w tym robimy sobie z patyków tree sap. No i później z tego robimy tą żywicę. Z tego i z siarki robimy później żywicę. Także ja sobie zrobię tego, nie wiem, powiedzmy 15, ale się szybko robi. No i robimy teraz żywicę, ale mało się jej robi. Dobra, pyk. No i mamy żywicę, no i to jest potrzebne do zrobienia właśnie tego workbencha lepszego, w którym się robi bronię. On tutaj jest tier 3. Tak. Potrzebujemy 10, do tego 24 ropa. No i irona potrzeba, także ja tego nie będę robił w tym odcinku, bo nie będę się tutaj tyle rozbudowywał, żeby zbierać iron, bo jest mi to niepotrzebne. Zrobimy sobie jakieś tam bronie w kolejnych odcinkach. No ale wiem już, jak robić żywicę, także jak będzie trzeba, to będziemy robić broń. Ja tutaj zbudowałem sobie taką chatkę, zrobiłem sobie tutaj tylko produkcję tlenu. Wiadomo, łóżeczko. Jakieś jedzonko porobione. Workbench, no i ten mortar. No i w sumie tyle. Teraz będę szedł na kolejną miejscówkę. Tak sobie chodzę i szukam tego. Znalazłem, kurde, nowego przeciwnika. Hiena mnie zaatakowała. A to dlatego, że tutaj już mamy pustynny biom. Także prawdopodobnie przyszła z tego biomu. Ale nie była jakaś super mocna. Dwa hity padła. No ale wiemy, że na pewno będą jeszcze jacyś nowi przeciwnicy później. O, chyba znalazłem. To jest to? Mam zebrać? Tak, dobra. Kurde, ja szukałem, biegałem i szukałem takiej roślinki, ale się ciemno zrobiło, musiałem sobie zrobić chatkę, żeby się przespać. A tu się okazało, że musiałem do tego ciała przyjść, a to ciało widziałem dużo wcześniej już. O, szplaki wyszły. No dobra, a gdzie mamy trzecią miejscówkę? Obstawiam, że na dole, tak? Tak, tutaj, w tym miejscu. No dobra, to ja lecę do trzeciej miejscówki, przy okazji 29 poziom. Za chwilę 30 i tier 4. No pytanie, co bym chciał teraz tutaj odblokować. Pistolet już mamy. Może poszedłbym jakieś lepsze armorki. Bo tutaj w tierze 4 tak szybko w te armorki nie pójdziemy i na pewno nie będą takie łatwe do zrobienia. A lepsze armorki się na pewno prędzej czy później przydadzą. Oxygen tank, to by się też przydało.
Lepsze platynowe narzędzia mamy. Carbon arrow. Butelka na wino. Może ten biofuel bym poszedł. Ja nie wiem, czy to będzie mi jakoś giga potrzebne. Czekajcie, tier 4. Fabricator. A, tu już elektronika będzie potrzebna. Ale jeszcze nie doszedłem do tego, jak zrobić elektronikę. No dobra, to powiedzmy, że pójdę póki co w armorki. No, bo armorki się przydadzą prędzej czy później. Dobra, tutaj wbijemy jeszcze jeden level i się to tam doda. I dodatkowo pójdziemy sobie w... Właśnie nie wiem w co. Movement speed to nie. Dobra, pójdziemy po prostu w bronie. Faster rifle reload i tyle. Pyk. Dobra, to ale co do trzeciej miejscowy. Tylko sztorm sobie przeczekam. Ale powiem, że powinna być albo jakaś możliwość typania się, powiedzmy, nie wiem, z jakimś cooldownem godzina, pół godziny pomiędzy łóżkami. Albo kurde jakieś mounty, bo ja teraz stąd, tutaj z tej miejscowy, muszę lecieć aż tutaj. To mi zajdzie z pół godziny na tym. I to mnie właśnie trochę irytuje w tej grze, że te misje są tak giga rozciągnięte na mapie, żeby trzeba było dużo biegać i żeby dużo czasu zleciało na tym właśnie bieganiu niepotrzebnym. I właśnie dlatego ja, żeby nagrać dla was powiedzmy te 10-15 minut odcinka, to ja muszę w gierce właśnie przez to bieganie spędzić godzinę, półtorej godziny, nie? Dobra, jestem przy trzeciej miejscówie, która okazała się być na zimie. To jest to? Tak. Pyk. Kurde, prawie tu umieram. A ja mam to przy sobie? Mogę tu umrzeć? Ja tego chyba nie mam przy sobie, tych sampli. Teoretycznie mogę umrzeć i po prostu sobie odlecieć. Bo tak, no, poleciałem w ogóle YOLO na zimę, nic nie zrobiłem, jeżeli chodzi o ubranko. Leciałem sobie, tam. Damy radę. Dobra, no ja tych sampli chyba nie mam przy sobie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że będę mógł sobie umrzeć. I się ewakuować stąd. Zaraz zobaczymy. A jak nie, no to będę musiał tutaj po itemy przyjść. No, umierasz czy nie? No, to może ja sobie pobiegnę jak najdalej w tamtą stronę, z której przyszedłem. Żebym miał po prostu mniej do biegania. Tak naprawdę nie umarłbym, jakbym kurde nie musiał tego szukać tyle czasu. Ja nie lubię tego typu misji. Mamy kurde taki duży obszar. Takie kółeczko prawie na cały kwadrat. I szukaj sobie wiatru w polu w tym kółeczku, nie? Mnie to giga irytuje. Jakbym wiedział, gdzie to jest, no to nie umarłbym, bo dużo czasu spędziłem na szukaniu tego. Dobra, a się respię? Zobaczymy, czy będę mógł odlecieć. O, podbiegłem tutaj do miejsca ewakuacji, bo już jestem tutaj. Mi się okazało, że misję mam zaliczoną. Także... Mam nadzieję, że nie będę musiał jej powtarzać na ofie, a prawdopodobnie nie. Także git, udało się. Dobra, tak więc ewakuujemy się. Pyk, nic nie mam przy sobie. I odlatujemy. No i dobra, jesteśmy na stacji, mamy 200 karencji, czyli wszystko poszło zgodnie z planem. No i co? 300 trzeba na tego pikaksa. Tego 1000. O kurde. Drogie rzeczy. 10%, na tym mamy 115%. A, tu mamy 125 plus 10, czyli mamy 135% łącznie. Ale ja bym sobie poszedł w siekierkę. No, robimy sobie siekierkę, wykraftujemy ją dodatkowo. I mamy tak jakby full podstawowe narzędzia, czyli siekierka, pikaks oraz nożyk. Dodatkowo
Tego chyba nie chcę. Spira też nie potrzebuję, bo ja raczej melee i tak nie używam. Chyba sobie teraz pójdziemy tutaj, w tę stronę. Ponieważ tutaj są łuki. A tutaj mamy armorek. Te armorki byłyby spoko, tak mi się wydaje. No wiecie, lądować na planecie z armorkiem i tak dalej. Tu mamy jakiegoś campfire'a. No, pójdziemy sobie w tę stronę. Także odblokujemy sobie. Pyk. No i co? To było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnej misji. Także elo.